Rozdział pierwszy Madox. Stałem przy oknie, pode mną mrugały światła wielkiego miasta. Sączyłem whisky, rozkoszując się intensywnym smakiem na języku. Słaba poświata lamp w mieszkaniu odbijała się w wielkich panoramicznych oknach. Wszystko było tutaj czyste, zorganizowane na swoim miejscu, tak jak lubiłem. Tego właśnie potrzebowałem. Usłyszałem za mną pukanie. Nacisnąłem przycisk na pilocie, żeby otworzyć drzwi, bo dobrze wiedziałem, kto przyszedł. Rozległy się ciche kroki, i w odbiciu szyby obok mnie pojawiła się Di. Obróciłem się, posyłając jej uśmiech i oferując szklankę whisky. Wiedziałem, że będzie jej smakować. Cześć, sąsiadko, pokręciła głową, biorąc ode mnie alkohol, a następnie usiadła na fotelu. Nie wygłupiaj się. Mieszkam dziesięć pięter pod tobą, nie jestem twoją sąsiadką, wzruszyłem ramionami. Ale prawie przyjrzałem się jej, siadając na sofie. A tak na poważnie, już odnalazłaś się w nowym miejscu? Uniosła szklankę, przyjrzała się ciemno-złotemu trunkowi i wzięła łyk. Zamknęła powieki i przełknęła. Wyglądała tak naturalnie i seksownie podobało mi się to otworzyła oczy. Niezły wybór. Wiedziałem, że ci będzie smakować. Uśmiechnęła się i przekrzywiła głowę. Na razie się rozpakowałam. Nie spodziewałam się, że będę mieszkać sama, ale miło będzie mieć domowe biuro, w którym od czasu do czasu będę mogła popracować. Wciąż jesteś w szoku, zachichotała. Nie powinnam być biorąc pod uwagę, że to sprawka Kami, ale jestem. Myślę, że za to odpowiedzialny jest Aiden i dlatego jest to takie trudne. Jakiś czas temu pojechaliśmy do Vegas na krótką wycieczkę. Wszyscy potrzebowali przerwy. Dziewczyny miały jechać same, ale do nich dołączyliśmy. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy miasto, a później poszliśmy na kolację. Byliśmy na jednym przedstawieniu i nawet trafiliśmy do kasyna, żeby trochę pograć. Następnego wieczora już się rozdzieliliśmy i spędzaliśmy czas parami. Emmy i Bent, Kami i Aiden, D i ja. Bent i Emi poszli obejrzeć kolejne przedstawienie. Razem z Di wybraliśmy się do whisky baru, o którym wcześniej słyszeliśmy. Kami i Aiden spędzali wieczór na kolejnych wycieczkach. Odwiedzili wieżę Eiffla, pływali gondolą i obserwowali pokaz Fontan. A jako, że Aiden zawsze musi coś odwalić, poszedł na całość i wziął ślub z Kami, skoro już byliśmy w Vegas. Następnego dnia zjawili się na śniadaniu, ale żadne z nich nie pisnęło ani słówka. Wyglądali jednak na winnych, a jednocześnie szczęśliwych, więc domyśliłem się, że coś się stało. Zamówili posiłki, rozmawiali o planach na popołudnie i zachowywali się, jakby nic się nie zmieniło. Dopóki Emi nie zauważyła obrączek na ich dłoniach. O Boże, Kami, czy wy wzięliście ślub? Wszyscy natychmiast spojrzeliśmy w ich kierunku. Aiden złapał Kami za rękę i pocałował ją w kostki. Światło zamigotało w obrączce na jego dłoni. Tak, oznajmił. krzyknęliśmy zszokowani. To w ogóle legalne? zapytała Di, patrząc to na Kami, to na Aidena. Czy zrobiliście to tylko dla Beki? To był spontan, ale bardzo legalny potwierdził Aiden. Nagle wszyscy przy stole zaczęli mówić jeden przez drugiego. Przytulali nowożeńców, całowali, klepali po plecach i gratulowali im. Aiden wyglądał jak najszczęśliwszy człowiek na ziemi, a Kami szczerzyła się radośnie. Kiedy Emi zapytała, czy urządza prawdziwy ślub, Kami potrząsnęła głową. Było dokładnie tak, jak chcieliśmy. Tylko my. Uśmiechnęła się przepraszająco do dni. Ale pewnie za rok odnowimy przysięgę i zaprosimy wszystkich. Di złapała ją za rękę. Świetny pomysł, cieszę się. Wtedy zastanawiałem się tak samo jak teraz, czy Di naprawdę nie miała nic przeciwko temu małżeństwu, jak to pokazywała. Odkąd wróciliśmy kilka tygodni temu, wszyscy mieli na głowie dużo pracy. Przeprowadzkę Kami do Aiden, przeprowadzkę Di do nowego mieszkania w tym samym budynku, w którym ja mieszkałem. Wieczorami pomagałem jej przenosić kartony. Ekipa przeprowadzkowa zajęła się meblami, ale wszystko trwało wiele godzin. Niemal nie mieliśmy czasu się spotkać. Innymi słowami nie było czasu na seks. Do tej pory nie skomentowałaś tego niespodziewanego ślubu. Upiła łyk whisky, wyglądając na zamyśloną. Byłam nieco zraniona, ale dotarło do mnie, że to decyzja kami. I jej życie. Za bardzo się cieszyła, żebym jej to popsuła. Westchnęła ciężko. Mam tylko nadzieję, że to nie była pochopna decyzja, której oboje będą żałować. Ściągnąłem brwi, czując potrzebę by bronić przyjaciela. Aiden kocha Kami tak bardzo, że nawet jego to przeraża. Kiedy zaakceptował swoje uczucia, zupełnie się zmienił. To ona go zmieniła i to na lepsze. Po raz pierwszy w życiu przyjął do wiadomości, że może mu się przydarzyć coś dobrego. Chyba nie musisz martwić się tym, że on czegoś pożałuje. Wbiła we mnie zaciekawione spojrzenie. Mówisz to z takim przekonaniem, bo oni do siebie pasują. To prawda. Uśmiechnęła się szeroko. Przy okazji zabrzmiałeś jak prawdziwy romantyk, a upierasz się, że nim nie jesteś. Zachichotałem. Czasami coś mi odbije. Nie przeszkadza mi romantyczność, ale tylko u innych. Mam tak samo. Patrzyliśmy sobie w oczy, nie odzywając się. Atmosfera powoli się zmieniała, stawała się coraz cięższa. Powiedz mi, Dirdre, co masz pod tym granatowym biznesowym kostiumem? Uwielbiała, gdy mam rotałem w ten sposób jej pełne imię. Nikt poza mną go nie używał, a ja robiłem to tylko wtedy, gdy byliśmy sami. Przesunęła palcem po rancie szklanki, patrząc na mnie spod rzęs. Na pewno chciałbyś wiedzieć. Zacząłem się wiercić, bo stawał mi na samą myśl o tym. Zastanawiałem się, jakie sekrety odkryję tego wieczora. Di była chodzącą sprzecznością. Nosiła klasyczne, ciemne kostiumy i bluzki w neutralnych kolorach. Nie układała włosów, makijaż zawsze był stonowany, nie obwieszała się biżuterią. Ale pod tym strojem to zupełnie inna bajka. Koronki, staniki z puszapem, skąpe stringi, ledwie zakrywające jedwabiste włoski i słodką szparkę, którą znałem aż za dobrze. Satyna, koronka, jedwab i grzech. Czarne, różowe, czerwone, w każdym kolorze tęczy. Staniki z wycięciem na sutki i pas do pończoch. Stringi, szorty, staniki bez ramionczek, gorsety, w paski, w kropki, z haftem, błyszczące i seksowne. Miała wszystko. Była uosobieniem seksu. To może mi pokażesz? Obrzuciłem wzrokiem jej ciało. Wstała, palcem usnęły perłowe guziki pod szyją. Rozsiadłem się wygodnie na kanapie. Każdy nerw mojego ciała spiął się w oczekiwaniu. Wolniej. Uniosła głowę. Okej. Okay. Dzisiaj nie chcę się spieszyć. Sunęła marynarkę. Materiał zebrał się przy jej stopach jak ciemna kałuża. O, to prawdy? Tak. Mój penis z każdym jej krokiem robił się coraz twardszy. Poruszała się powoli, zmysłowo, dokładnie tak, jak jej kiedyś pokazałem. A dostanę za to nagrodę? Zacisnąłem dłoń na erekcji. Dostaniesz mnie. Wejdę w ciebie tak głęboko, że będziesz mnie czuć przez wiele dni. Potem zdjęła bluzkę, odsłaniając kremowy gorset wykończony koronką. Jęknąłem. Jej piersi zostały uniesione i w każdej chwili mogły wylać się z ciasnej koronki. Miałem ochotę się w nie wgryźć. Kiedy pozbyła się spódniczki i pokazała pończochy przymocowane do koronkowego pasa, niemal oszalałem z pożądania. Fragment materiału między jej udami był tak skąpy, że chciało mi się śmiać, ale wyglądał również cholernie seksownie. Rozsunąłem kolana. Chodź tutaj. Stanęła między moimi udami. Przesunąłem palcem po jej nogach, śledząc kokardki i koronki, łaskocząc jej jedwabistą skórę. Nachyliłem się i ukryłem twarz w jej cipce, zaciągając się zapachem. Jęknęła, gdy mocno przycisnąłem do niej usta. Pragniesz mnie, dosłownie to czuję. Wbiła palce w moje włosy i uniosła mi twarz. Tak, ale zasady pozostają takie same, Madoks. Tylko seks. Nic się nie zmieniło. Uśmiechnąłem się ponuro. Nie oczekuję tego. W takim razie mnie zerżnij. Zerwałem z niej majtki, nie przerywając kontaktu wzrokowego. Wystarczyło jedno szarpnięcie ręką, by materiał się podarł. Zerżnę ją, bo właśnie tak to między nami wyglądało. Według innych byliśmy tacy sami. Chłodni, poukładani, spokojni, zdystansowani. Ona wystawiała na próbę moją kontrolę. Ja pieprzyłem Di, by ją odzyskać. Tak wyglądała nasza gra. Od początku. Aż jedno z nas zmieniło zasady i się zakochało. Rozdział drugi: Madox. Znowu zostałem sam. Di nigdy u mnie nie spała. To była jedna z naszych niepisanych zasad. Wymyśliła ich wiele, ale tej jednej nigdy nie zmieniliśmy ani nie złamaliśmy. Nalałem sobie kolejnego drinka i usiadłem na sofie, myśląc o tym, jak się spotkaliśmy. Dirdre N. Wilson. Wślizgnęła się do mojego życia z taką łatwością, jak do limuzyny, którą Bentley zamówił dla Emi z okazji jej urodzin. Usiadła obok mnie. Długie seksowne nogi skrzyżowała z fałszywą skromnością. Na jej pełnych ustach zatańczył uśmiech. Ty pewnie jesteś Maddox. A ty, Di? Zgadza się. Rozejrzała się po wnętrzu samochodu. Nie Niezła limuzyna. Wyszczerzyłem się i wyciągnąłem butelkę szampana z wiaderka z lodem. To zasługa Bentleya. Uniosła znacząco brew. Idę o zakład, że to moja siostra się uparła. Ona nie zna granic, zerknęła na kami. Współczuję Aidenowi. Nalałem jej lampkę musującego trunku i podałem. O niego bym się nie martwił. Aiden potrafi o siebie zadbać. Wyciągnąłem rękę przez okno i uderzyłem o dach, krzycząc do Bentleya, żeby się streszczał. Byłem głodny i chciałem już zacząć balangę. Kiedy Bentley i Emi w końcu weszli do limuzyny, podałem im po kieliszku szampana i wzniosłem toast za solenizantkę. Dziewczyna była wesoła, żywiołowa i idealnie uzupełniała Benta. Jeszcze nigdy nie widziałem, by ktoś tak mu namieszał w głowie. Ajden również wydawał się oczarowany Kami, a ona świata poza nim nie widziała. Odnosiłem wrażenie, że ta kobieta da mu popalić, a on udowodni, że jest dla niej idealnym partnerem. Oczywiście, jeśli sam sobie na to pozwoli. Co oznaczało, że zostaliśmy tylko di i ja. Ze względu na Bentleya zamierzałem zachowywać się dzisiaj przyzwoicie. Nie wiedziałem, czego się spodziewać po starszej siostrze, kami, ale kusząca kobieta siedząca obok mnie przechodziła moje najśmielsze oczekiwania. Była przeciętnego wzrostu, o smukłej sylwetce. Spokojna i klasycznie ładna, stanowiła przeciwieństwo ekstrawaganckiej i dzikiej kami. Ubierała się zwyczajnie, bez udziwnień. Jej włosy sięgały pod bródka, a twarzy nie znaczył nawet cień makijażu. Mimo to wydawała się intrygująca i seksowna. Duże zielone oczy sprawiały wrażenie inteligentnych, poruszała się z gracją. Miała niski, zachrypnięty głos, ostrożnie dobierała słowa. Kiedy się uśmiechała, cała jej twarz zaczynała emanować radością, ale nie tak jak u jej siostry. Kami dosłownie promieniała, podczas gdy twarz jej siostry stawała się łagodniejsza i cieplejsza. Kojarzyła mi się z delikatnym, porannym słońcem. Wyglądała atrakcyjnie. Tak właśnie powstawała nasza paczka, i w ciągu następnych tygodni lepiej poznałem Di. Lubiłem z nią rozmawiać, zawsze poruszaliśmy wiele tematów. Miała niesamowite poczucie humoru i potrafiła naśladować różnych ludzi. Doprowadzała mnie tym do łez. Była silna i pozornie niewzruszona, ale ja podejrzewałem, że pod jej bezpretensjonalną fasadą kryła się jakaś głębia. Dużo czytała i ogólnie mieliśmy ze sobą wiele wspólnego, ale żadne z nas nie wychodziło z inicjatywą spotkania poza grupą. Miło było mieć kogoś do gadania, gdy wszyscy się spotykali. Sądząc po tym, że Bentley zabujał się w Emi, zaczynałem sądzić, że będę często widywać Di. Lubiłem jej towarzystwo i dużo o niej myślałem, ale nigdy nic z tymi myślami nie zrobiłem. Intrygowała mnie, jednak nie zamierzałem się za nią uganiać. A przynajmniej do czasu, aż któregoś dnia przechadzałem się po miejscowej księgarni, żeby znaleźć sobie coś do czytania. Przyglądałem się okładce książki, więc kiedy nagle kątem oka zauważyłem kobiecą sylwetkę, dosłownie zastygłem w bezruchu. Była smukła, ładna, słońce mieniło się w jej jasnorudych włosach. Czytała opis z tyłu książki, przesuwając palcem po grzbiecie. Coś mnie do niej ciągnęło. Wydawała się znajoma. Gdy dotarło do mnie, że to Di, uśmiechnąłem się i podszedłem bliżej. Znalazłaś coś ciekawego? Zerknęła na mnie zaskoczona. Stałem na tyle blisko, że widziałem brązowe plamki w jej dużych, zielonych oczach. Uśmiechnęła się i odłożyła książkę na półkę. Raczej nie, wskazała na książki, które trzymałem w ręce. Tobie chyba bardziej się poszczęściło. Jeśli chcesz, mogę ci którąś pożyczyć. Zawsze kupuję książki niemalże hurtowo. Przekrzywiła głowę, bezgłośnie odczytując tytuły, po czym uniosła wzrok i się uśmiechnęła. Byłoby miło. Właśnie miałem iść na kawę. Chcesz się przyłączyć? Z miłą chęcią. Kiedy usiadłem naprzeciwko niej, dotarło do mnie, że po raz pierwszy byliśmy sami. Często tutaj przychodzisz? Onieśmielona pokręciła głową. To twój najlepszy tekst na podryw, Madox? Roześmiałem się. Chyba jeszcze nigdy cię tutaj nie widziałem. Dzisiaj wyszłam z biura wcześniej, a potem przyszłam tutaj. Zazwyczaj wpadam poszperać w książkach w godzinach lunchu. To ma sens. Sączyliśmy kawę milcząc, ale nie była to niekomfortowa cisza. Zauważyłem, że Dee skubała zębami kciuk i wtedy dotarło do mnie, że to dziwne. Na ogół wydawała się bardzo spokojną osobą, Urocze. Uznałem, że moje myśli poszły w dziwnym kierunku. Zazwyczaj nie używałem słowa uroczy. Jeśli w ogóle kiedykolwiek go użyłem, napotkała moje spojrzenie. To jak? Ale z czym? Czy to Twój najlepszy tekst na podryw? Przyjrzałem się jej, biorąc łyk kawy. Zazwyczaj nie rzucam żadnymi tekstami na podryw. Prychnęła. Jakoś nie jestem zaskoczona. Słucham. Z tym wyglądem srebrnego lisa pewnie nawet nie musisz. Ściągnąłem brwi. Srebrnego lisa? Madoks, srebrny lis. Młody, seksowny, bogaty, a do tego ta przedwczesna siwizna. Idę o zakład, że nie możesz opędzić się od dziewczyn. Pokręciłem głową, rozbawiony jej opinią. Przykro mi, ale muszę cię rozczarować, bo wcale tak nie jest. Serio? Jestem zdziwiona. Rozparłem się na krześle, krzyżując nogi. Podrygiwałem jedną stopą. A ty? Dirdre? Jesteś taka ładna i zadbana, na pewno w firmie doprowadzasz wszystkich pracowników do szaleństwa, wybuchnęła śmiechem. Di. Nikt nie mówi na mnie Dirdre. To zbyt sztywne i formalne imię. Nie, uważam, że jest ładne i pasuje do ładnej kobiety. Do ciebie. Prawnicy, z którymi się spotykasz, tak na ciebie nie mówią? Zignorowała komentarz o swoim imieniu. Nie spotykam się z prawnikami ani z nikim z mojej firmy oznajmiła stanowczo. Właściwie z nikim się aktualnie nie spotykam w ogóle zawahała się i pokręciła głową nie. Miłość ta romantyczna jest nie dla mnie. Wziąłem głęboki oddech i zapytałem A to dlaczego? Bo to niebezpieczne to uczucie cię przytłacza i zabija. Uniosłem jedną brew, a ona ciągnęła. Nie mówię, że nie spotykam się z ludźmi, mam pewne. potrzeby, ale nie wchodzę w romantyczne związki. Widziałam, jak to niszczy innych. Uniosłem rękę, zanim zdążyłem się odezwać. Wiem, że niektórym to pasuje, ale ja nie jestem do tego stworzona. Upiłem łyk kawy i nachyliłem się do niej. Ja też nie. Wytrzeszczyła oczy. Poważnie? Miłość to władza. A władza może cię zniszczyć, daje komuś możliwość, by cię zranić, przysporzyć bólu, sieje chaos. I właśnie to oznacza dla mnie miłość. Niszczy twoje zaufanie i stajesz się słabszy. I czujesz to samo w stosunku do wszystkich? Jest kilka wyjątków, ale nigdy nie złamie tych zasad dla jakiejś kobiety. Nasze oczy się spotkały, między nami przemknęła nić porozumienia. Atmosfera się zmieniła, a ja poczułem przypływ obopólnego pożądania. Rozciągało się, ostrożnie napierało na granice, które postawiliśmy. Di oparła się łokciem o stół i przysunęła kciuk do ust, żeby przygryźć go zębami. To był zwykły, niewinny gest, a jednak wydał mi się prowokujący. Ja też mam potrzeby, oznajmiłem cicho. Złapałem ją za kciuk i obejrzałem go. Sądząc po zgrubiałej skórze, a także tym, że zrobiła to już drugi raz, odkąd usiedliśmy, był to jej nerwowy nawyk. Powoli przeciągnąłem palcami po jej dłoni i położyłem ją na stole. Jej oddech przyspieszył. Jestem od ciebie starsza, prychnąłem. Tylko o trzy lata to nic nie znaczy. Mówię serio. Ja nie wchodzę w związki. Ja też nie. Nachyliłem się i dodałem ciszej: A mogę być z tobą szczery? Cenię sobie szczerość. Uważam, że jesteś niesamowicie atrakcyjna, dirdre. To wszystko przez te eleganckie ubrania i spokojny charakter. Chciałbym zobaczyć, co się stanie, kiedy będziesz naga i podniecona. Przekrzywiłem głowę, przyglądając się jej, na przykład, tak jak teraz. Czy jesteś świadoma tego, że od kilku minut oddychasz szybciej, a Twoje oczy pociemniały? Ponadto masz na policzkach piękny rumieniec. Nawet końcówki Twoich uszu są różowe. Zastanawiam się, jak daleko ten rumieniec może sięgać, gdy się tobą zajmę. Spiekła raka jeszcze bardziej, ale nawet nie drgnęła. Poruszyła się. Nasze kolana otarły się o siebie pod stołem jej zachrypnięty głos stał się jeszcze niższy co jeszcze bardziej mnie podnieciło chcesz znać prawdę pokiwałem głową uważam że jesteś jednym z najseksowniejszych mężczyzn jakich kiedykolwiek spotkałam madox widzę jak twoje umięśnione ciało porusza się kiedy chodzisz i wyobrażam sobie jak poruszasz się we mnie kiedy mówisz często gestykulujesz i chciałabym poczuć to na skórze Twoje mięśnie napinają się pod drogimi garniturami, i mam ochotę wywołać ich reakcję swoim dotykiem. Przesunęła palcem po ustach. Chcę cię spróbować i patrzeć, jak tracisz kontrolę. To może powinniśmy już stąd pójść i odkryć siebie nawzajem? Jej leżący na stoliku telefon zawibrował, oznajmiając przychodzącą wiadomość. Ignorowała ją, nie przerywając kontaktu wzrokowego komórka znowu się odezwała, westchnęła, podniosła ją i się skrzywiła. Jakiś problem? Mój szef chce, żebym wróciła do pracy. Możesz odmówić? Westchnęła zrezygnowana. Raczej nie. Spojrzała mi w oczy i lekko wzruszyła ramionami, ale pewnie mogłabym go trochę przetrzymać. Rozczarowany pokręciłem głową. Chwila namiętności minęła, ale to chyba lepiej. Biorąc pod uwagę charakter paczki, do której należeliśmy, bez względu na to, co byśmy powiedzieli, seks wszystko by skomplikował. A ja nie znosiłem komplikacji. Wstała uśmiechając się do mnie. Odprowadzę cię do budynku. Nie musisz tego robić. To żaden problem. Mam po drodze. Szliśmy obok siebie w milczeniu. O dziwo wciąż byłem rozczarowany, ale pożądanie ani trochę nie zmalało. Zanim zdążyła wejść do swojego biura, zaciągnąłem ją do alejki i stanąłem blisko niej. Bez słowa zamknąłem jej usta w pocałunku. Dina natychmiast otoczyła mnie ramionami za szyję. Śledziłem jej wargi językiem, wsunąłem go do środka, żeby posmakować jej słodyczy. Odkrywałem zakamarki jej ust. Droczyłem się z nią. Nasze języki walczyły o dominację. Z niskim pomrukiem złapałem jej włosy w garść i przekrzywiłem jej głowę. Wtuliła się we mnie. Jej ciało było jędrne, a cichy jęk, który wydała, doprowadzał mnie na skraj wytrzymałości. Polizałem jej usta, przygryzłem je, possałem i pociągnąłem ją za język. Trzymałem ją za włosy mocno, kontrolując jej ruchy. Smakowała kawą i czymś słodkim jak nikt inny. Złapała mnie za szyję, wsunęła mi palce we włosy i szarpnęła. Odkleiliśmy się od siebie zbyt szybko, nie mogliśmy złapać oddechu. Nasze usta były nabrzmiałe, a policzki zaczerwienione. Musnąłem jej twarz palcami. Smakujesz jak coś, na co mam ochotę. Złapała moją rękę i pocałowała ją, łaskocząc mnie językiem. Walić szefa. Który psuje nastrój, odpowiedziałem zanim udało mi się powstrzymać słowa. Oby to był jedyny sposób, w jaki będziesz go walić, Dirdre Wilson. Obróciłem się na pięcie i zostawiłem ją samą. Do kolejnej schadzki doszło dopiero wtedy, gdy Emi została porwana. Któregoś dnia po jej powrocie wszyscy usiedliśmy w salonie, czekając, aż Bentley do nas dołączy. W końcu Emi oznajmiła, że już odpada i poszła na górę, mamrocząc coś o nauce. Wkrótce potem Kami podążyła za nią, a Aiden śledził ją wzrokiem, aż zniknęła. Di udała się do kuchni. Aiden wstał. Chyba raczej nie będziemy piekli teraz pizzy, stwierdził. Nie. To idę na górę. Dobrze wiedziałem, dokąd idzie, więc pokiwałem głową. Gdy zniknął, zrobiłem się jakiś nerwowy. Ostatnie dni były ciężkie i czułem silne napięcie. Przez chwilę krążyłem po pokoju, a potem postanowiłem się napić. Wszedłem do kuchni i zastałem Di opartą przy blacie. Jadła właśnie winogrono. Była dzisiaj ubrana na luzie, w spodnie dresowe i w starą koszulę w kratę. Wyglądała apetycznie. Cześć, mrugnęła. Wziąłem z lodówki piwo i upiłem spory łyk, opierając się o szafkę naprzeciwko niej. Cześć, jak się trzymasz? Dobrze, a ty? Wzruszyłem ramionami. Znowu boli cię głowa? Nie, zapewniłem ją. Wczoraj zmusiła mnie, bym się położył, i głaskała mnie po włosach, żeby załagodzić ból, dopóki nie zasnąłem. Było mi wtedy przyjemnie. Czułem, że ktoś się o mnie troszczy. Potrzebuję czegoś, tylko nie wiem, co to może być. Mogę ci w tym pomóc? Uśmiechnąłem się i bez namysłu odepchnąłem od blatu. Odgarnąłem kosmyk włosów z jej policzka. Był miękki i jedwabisty. Nagle już wiedziałem, na co miałem ochotę i czego potrzebowałem. Zawsze się o wszystkich troszczysz, prawda, Dirdre? Zrobiła wielkie oczy i zamarła z uniesioną ręką, w której trzymała winogrono. Zaśmiałem się gardłowo, pochyliłem i wessałem owoc do ust, po czym powoli go przeżyłem. Hmm, słodkie, pyszne, wymamrotałem. Odstawiłem butelkę na blat. Wiesz, co jeszcze smakuje, słodko? Pokręciła głową powoli z rozmysłem. Podniosłem ją i posadziłem na blacie. Przesunąłem rękami po jej udach, żeby je rozsunąć i wślizgnąć się między nie. Jej oddech przyspieszył, dekolt zrobił się czerwony, tak jak kiedyś. Musnąłem jej szyję palcem. Ach, podoba mi się to. Przypomniałem sobie, że kiedyś chciałem zobaczyć, jak daleko sięga ten rumieniec. Powoli rozpiąłem guzik jej koszuli, potem drugi. Odnalazłem ciepłą skórę i zaróżowioną pierś. Nachyliłem się, niemal jęcząc, kiedy otoczyła mnie nogami w talii i przyciągnęła bliżej siebie. Pamiętam, jak słodko smakowałaś Dirdre, jak się do mnie przyciskałaś, jak bardzo pragnęłaś, żebym zaciągnął cię do swojego mieszkania i zerżnął. Nawet nie obchodziło mnie to, że będziesz mieć problemy u swojego wrednego szefa, pamiętasz? Zacisnęła palce na mojej koszuli. Tak. Już wiem, czego od ciebie potrzebuję. Jesteś gotowa mi to dać. O Boże, tak. Na pewno? Wsunęła rękę do kieszeni flanelowej koszuli i wyciągnęła gumkę. Cały dzień czekałam, żebyś w końcu mnie znalazł. Przycisnąłem ją do siebie i pocałowałem, ciągnąc za jedwabiste włosy. Wchłaniałem jej usta, lizałem je i skubałem, a ona jęczała i skamlała. Jej potrzeba była równie silna, co moja, sądząc po tym, jak kurczowo się mnie trzymała. Usłyszałem odgłos otwieranych drzwi w kuchni, ale nie potrafiłem przestać. Wiedziałem, że Bentley nas zauważył, ale szybko uciekł, a ja miałem to gdzieś. W sekundzie pozbyłem się spodni di i odsłoniłem różową bieliznę z plisowanymi elementami. Tak skąpą, że ledwie ją zakrywała. Zerwałem z niej majtki jednym szarpnięciem i wsunąłem palce do rozgrzanej, śliskiej dziurki. Wypiała biodra, jęcząc mi głośno do ucha. Podoba ci się to, Dirdre? Lubisz, gdy trzymam palce w tej twojej słodkiej cipce? Wolałabym twojego penisa. Najpierw doprowadzę cię na szczyt palcami, potem fiutem, rozumiesz? Syknąłem jej do ucha. Zrobimy to po mojemu. Zawsze tak będzie jej mięśnie zrobiły się sztywne Spokojnie skarbie odpuść wygięła się w łuk otworzyła usta i z jej gardła wydobył się niemy krzyk gdy doszła rozerwałem jej koszulę i wessałem z sutek do ust przez różowy materiał stanika ugryzłem bo znowu się wypięła błagając o więcej zdjąłem spodnie uwalniając pulsującą erekcję włożyłem gumkę a di przyglądała mi się szeroko otwartymi oczami dysząc ciężko boże ale ty jesteś wielki jęknęła chcesz tego Dirdre? musisz mi powiedzieć chcę żebyś mnie wziął żebyś ukoił moje pragnienie tym wielkim penisem pogładziłem fiuta dłonią zadowolony z jej odpowiedzi obiecuję ci że będziesz zaspokojona skarbie Wszedłem w nią i cały świat skupił się na tej szokującej przyjemności. Była w środku taka gorąca, ciasna i śliska. Napotykała moje pchnięcia, dostosowała się do rytmu, doprowadzała mnie do szaleństwa, liżąc i przygryzając moją szyję. Pieprzyłem ją energicznie, mocno trzymając za biodra zatracony w wirze, który sami stworzyliśmy. Czułem, że skóra na głowie i plecach robi mi się wilgotna od potu. Otoczyłem di ręką w pasie i mocno przytrzymałem, posuwając ją z całych sił. Masz dojść, warknąłem jej do ucha. Chcę to poczuć w skarbie i skończyć razem z tobą. Kilka chwil później krzyknęła cicho w moją szyję. Jej ciało napięło się jak struna. Ja również zesztywniałem i pozwoliłem, by zalał mnie orgazm, ekstaza. Zadrżałem cały czas trzymając ją w ramionach. Uniosłem głowę i napotkałem jej spojrzenie, zastanawiając się, co zobaczę. Uśmiechała się zaspokojona i zrelaksowana. Bentleyowi chyba nie spodoba się to, że bzykaliśmy się w jego kuchni. Odwzajemniłem jej uśmiech, czując ulgę, że dalej zachowywała się jak kiedyś. Chyba nie powinniśmy mu o tym mówić. W takim razie powinniśmy również pominąć fakt, że później przeleciałeś mnie w pokoju w jego domu. Uniosłem jedną brew. A więc takie mamy plany na później? Tak mi się wydaje. Pocałowałem ją. W takim razie w porządku. Mój uśmiech zbladł, gdy wspomnienie się skończyło. Niezależnie od tego, czy chciałem to przyznać, czy nie, moje uczucia do niej zaczęły się już wtedy. Miałem przesrane od samego początku. Rozdział trzeci. Madoks. Aiden wmaszerował do mojego gabinetu, trzymając pod pachą teczkę, w jednej ręce trzymał pudełko, a w drugiej kubki z kawą. Wyszczerzył się i padł na krzesło naprzeciwko mojego biurka. Siema, Madok? Hej. Za maszystym ruchem otworzył pudełko i podał mi bułeczkę cynamonową. Zawsze miałem do nich słabość. Wziąłem wypiek, kręcąc głową. Myślę, że kawiarnia na dole prosperuje tylko dzięki Tobie. Wgryzł się w cytrynową drożdżówkę, przeżył i połknął. Mają niesamowite łakocie. Podał mi kubek z kawą. Sandy wyszła z Bentleyem, więc musiałem się czymś zająć. Roześmiałem się. Dobrze wiesz, że w termosie jest kawa. Pokręcił głową. Nie. Reid znowu pracował całą noc. Na biurku ma kubek ze słomką. Przewrócił oczami. Ale dzieciak będzie dzisiaj nakręcony. Zawsze taki jest. Nad czym on teraz pracuje? Znowu nad tematem związanym z Rich Towers. Ma głowę pełną pomysłów. Oponowałbym. Upiłem łyk kawy. A gdzie są Bent i Sandy? Oglądają domy z Vanem i Oliwią. Prychnąłem. Chcą robić kolejne flipy? Tak. Bentley wciąż uwielbiał wynajdować domy, remontować je i sprzedawać z zyskiem. W firmie nawet mieliśmy dział, który zajmował się tego typu przedsięwzięciami. Musiałem przyznać, że on znał się na rzeczy. Zatrudnił małą grupę ludzi, tylko tych najlepszych i osobiście wybierał każdy projekt. Vince Morrison, a raczej Van, jak nazywaliśmy go ze względu na to, jak dobrze grał na gitarze, nadzorował prace remontowe, a Olivia Rourke zajmowała się projektowaniem. Każde z nich miało swoją ekipę, z którą współpracowało. Ten dział firmy przynosił nam spore zyski. Ile? Dwa przy tej samej ulicy, oba do sprzedaży. Wielkie domy w dzielnicy North York. Świetnie. Van będzie miał co robić. Na pewno. Odchylił się na krześle, ziewając. Zmęczony? Nowa żona cię wymęczyła? Uśmiechnął się, zerkając na swoją rękę. Szeroka obrączka połyskiwała jasno w świetle, niemal dorównując błyskowi w jego oczach i promiennemu uśmiechowi. Dotarło do mnie, że po raz pierwszy w życiu widziałem Aidena tak prawdziwie szczęśliwego. Długo mu zajęło, zanim w ogóle pozwolił sobie na takie uczucia. Wczoraj świętowaliśmy, wiesz, wprowadziła się do mojej chaty, i dotarło do mnie, że zostanie. Prychnąłem, słysząc jego nieśmiałą odpowiedź. Dla Aidena to było coś nowego. Cieszę się, stary. Ja przynajmniej mam wymówkę, ty natomiast wyglądasz napadniętego. Machnąłem ręką, lekceważąc jego słowa. Ból głowy. Nie ma czym się przejmować. Ściągnął brwi, ale nie odpowiedział. Dokończył drożdżówkę i rozsiadł się wygodniej na krześle. Zrobiła sobie tatuaż. Wypalił nagle. Kami? Tak. Mam zapytać, czy to zbyt osobiste pytanie i wolałbym nie wiedzieć, zachichotał klepiąc się po ramieniu. Zrobiła sobie czerwony kwiat nad piersią z moim imieniem. Powiedziała, że dzięki temu będę wiedział, że cały czas jestem w jej sercu. Zerknął na mnie, wzruszając ramieniem. Trochę ckliwe, co? Normalnie pewnie bym się zgodził, ale wiedziałem jak się dzięki temu czuł. Aiden wydawał się teraz inny niż zazwyczaj, łagodniejszy i bardziej otwarty. A to wszystko dzięki miłości do Kami. Ja przy nim czułem się stary, jakby czegoś mi brakowało. Właściwie uważam, zacząłem cicho, że to całkiem głębokie, a nawet zdumiewające. Tak, chyba tak! Nachylił się w moją stronę podekscytowany. Ja też coś dla niej mam, ale jeszcze jej tego nie dałem. Naprawdę? Darlin wykonała na moje zlecenie pierścionek dla Kami. Dzisiaj rano go odebrałem. Darlin była projektantką biżuterii, która zrobiła Bentleyowi pierścionek zaręczynowy dla Emi. Kobieta specjalizowała się w rzadkich diamentach i oryginalnym designie. Chcesz go zobaczyć? Był taki podekscytowany, że nie mogłem powstrzymać śmiechu. Wyciągnąłem rękę. Dawaj. Otworzyłem pudełko i gwizdnąłem. Wow. No właśnie, jest spektakularny. Kami padnie z wrażenia. Znowu zerknąłem na to niewielkie dzieło sztuki i zachwycający kamień. Pytałeś o ten kształt kamienia, gdy szukaliśmy pierścionka dla Bęta. Tak, spodobał mi się. I już wtedy wiedziałeś? Zapytałem zaciekawiony, podając mu pudełko. Już wtedy byłeś w niej zakochany? Westchnął i schował pierścionek do kieszeni. Myślę, że tak. Ale bałem się to przyznać. Bałem się, bo nie chciałem dać komuś możliwości, by mnie zranił. Myślę, że nie masz się czego obawiać ze strony swojej żony. Przecież ona cię ubóstwia. Wyszczerzył się. To prawda. I cieszę się, że wykazała się taką cierpliwością i poczekała, aż w końcu wyjmę głowę z piasku. Sięgnąłem do szuflady i przesunąłem kopertę po blacie biurka. Możesz się z nią tym dzisiaj podzielić. Razem to uczcicie tylko oszczędź mi szczegółów Otworzył kopertę i przyjrzał się zawartości A co to Prezent ślubny Zmarszczył brwi Wycieczka na Hawaje? pokiwałem głową Bezterminowa Kiedy Kami skończy zajęcia i wybierzecie razem datę wszystko dla was zarezerwuję i pokryje koszty przelotu, willi i samochodu Madox. To zbyt hojny gest, i, i, i wcale nie musiałeś. Nie zgadzam się. Wziąłeś ślub i zasługujesz na to, by go uczcić. Nigdy nie bierzesz wolnego, chyba że próbujesz uratować damę z opałów, ale tym razem sobie zasłużyłeś. Bent i ja poradzimy sobie w firmie przez dwa tygodnie. Zabierz swoją żonę na miesiąc miodowy. Rzeczywiście, dawno nie miałem wakacji. Pamiętam, jak cztery lata temu wytknąłeś mi, że powinienem zrobić sobie wolne. Ale nie wiem, co wtedy takiego zrobiłem. A ja pamiętam. Serio? To przypomnij mi. Nie miałeś humoru i po meczu leavesów upierałeś się, by zjeść takosy z jakiejś podejrzanej budki przy ulicy. Będ i ja ostrzegaliśmy cię, żebyś tego nie robił, ale ty nie chciałeś słuchać. Później miałeś takie gazy, że nie dało się z tobą wytrzymać w biurze, niestety. Zmarszczył brwi, a potem wybuchnął śmiechem. A rzeczywiście, nic przyjemnego! Nawet wtedy podzieliłeś się z nami zbyt wieloma szczegółami. Rozparł się na krześle, nie mogąc opanować śmiechu. Dzięki, Mad Dog. Wydaje mi się, że Bent również coś dla ciebie ma. Spuścił głowę i zaczął bawić się kopertą. Jesteście, wiemy. Nie zdążył nic powiedzieć, bo zjawił się Jordan Hayes, trzymając w ręce teczkę. Był szefem zespołu pracującego przy Rich Towers i nadzorował każdy szczegół tego projektu. Jako starszy mężczyzna roztaczał aurę spokoju i autorytetu. Rządził twardą ręką, miał oko do detali i nie wierzył w chodzenie na skróty. Mam świetne wieści! Co takiego? Dostaliśmy pozwolenia. Idziemy zgodnie z planem, a nawet jesteśmy do przodu. Za kilka miesięcy zaczynamy wykop. Aiden i ja wyszczerzyliśmy się w zachwycie. Masz rację, to świetna wiadomość! Wyślę ci terminy projektów, żebyś mógł zacząć planować kampanię marketingową. Dzięki Jordan. Pomachał ręką i wyszedł. Będ się ucieszy. To prawda Ajden wyciągnął rękę poteczkę, z którą tutaj przyszedł. Ma zamiar znaleźć inne firmy marketingowe. Z ostatniej nie był zadowolony wiem. Masz już jakichś kandydatów? Tak. Zrobiłem research, trochę popytałem, porozmawiałem z nimi osobiście. I zawęziłem liczbę potencjalnych współpracowników. Kilku z nich wygląda obiecująco, a jeden w szczególności. Zamilkł na chwilę. Jesteś pewien, że chcesz się tym zajmować? Zazwyczaj skupiasz się na liczbach, nie ludziach. Wydołem wargi w zamyśleniu. Miał rację, ale ostatnio chciałem zrobić coś innego. W moim dziale wszystko chodziło jak w zegarku, więc miałem sporo wolnego czasu. Inwestycja Rich Towers będzie ogromna i podobnie jak Bentley, chciałem się upewnić, że będziemy pracować tylko z najlepszymi ludźmi. Tymi od marketingu również. W firmie, z której korzystaliśmy wcześniej, zmieniło się kierownictwo i nie byliśmy pod wrażeniem ich nowych strategii czy planów marketingowych. To prawda, ale potrzebuję nowego zajęcia. Poza tym to dla nas ważny projekt i chcę brać w tym czynny udział, tak jak ty i Bent. Okej. Okay. Podał mi teczkę. To okrojona lista. Ja z Bentleyem typujemy trzech pierwszych. Możesz z nimi porozmawiać i przekazać nam, co o nich myślisz, a potem zaprosimy ich na rozmowy twarzą w twarz, żeby wysłuchać ich pomysłów i wybrać jedną osobę. To świetnie. Jedna z tych osób mieszka niedaleko, dwie są spoza miasta. Jedna firma wydaje się najciekawsza. Która? Mają siedzibę w Kolumbii Brytyjskiej: The Gaving Group rodzinny biznes. W przeszłości prowadzili same lukratywne projekty. Rozmawiałem z właścicielem i facetem, który byłby naszym współpracownikiem. Gość jest konkretny i stanowczy. Chcę dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszego projektu i nakreślić jakieś wstępne pomysły. Nigdy wcześniej nie pracowaliśmy z firmą z innego miasta. Bent woli mieć ludzi na miejscu. Fakt, to wygodniejsze. Ale ta firma planuje wysłać kogoś tutaj i ta osoba byłaby do naszej dyspozycji. Załatwilibyśmy jej przestrzeń do pracy, a oni nam pracownika do końca projektu. Świetnie. Przejrzę informacje i wykonam kilka telefonów. Okej, okay, to już cię zostawiam. Aiden wstał, biorąc kopertę z prezentem ślubnym ode mnie. Jeszcze raz dzięki, Maddox. Kami na pewno spodoba się ta wycieczka. Wyciągnął rękę. Doceniam to, że o nas pomyślałeś. Uścisnąłem mu rękę i wyszedł. Odwróciłem się na krześle, żeby wyjrzeć przez okno o nas. Nigdy nie sądziłem, że Aiden będzie o sobie mówić w liczbie mnogiej, albo Bentley. Nie wiem, co sobie w ogóle myślałem. Biorąc pod uwagę traumatyczne dzieciństwo każdego z nas, wydawało mi się, że wszyscy będziemy skupieni wyłącznie na firmie i żaden z nas nie będzie chciał narażać się w romantycznej relacji. Ale zrobili to i teraz są szczęśliwi. Ponownie odwróciłem się w stronę biurka i przesunąłem wzrokiem po ładnie urządzonym gabinecie. Wszystko było tutaj zorganizowane i działało na mnie uspokajająco. W ciągu dnia zawsze byłem bardzo zajęty i produktywny. Wiedziałem, czego się spodziewać. Zawsze byłem gotowy do pracy. Sprawnie zarządzałem swoim działem, tak samo jak emocjami. Nie pozwoliłbym, żeby ktoś odebrał mi kontrolę. I właśnie to mnie uszczęśliwiało. Albo tak było kiedyś. Wieczorem dostałem telefon, więc przełączyłem rozmówcę na głośnik, przeglądając teczkę leżącą na biurku. Madox Riley, przywitałem się. Z tej strony Richard Van Ryan z The Gaving Group. W słuchawce rozległ się głęboki głos. Chyba oczekiwał pan ode mnie telefonu? Tak, panie Van Ryan. Dziękuję, że pan oddzwonił. Proszę mówić mi, Richard. Pracuje pan do późna. Zauważył ze śmiechem: Jest już po szóstej, więc w Ontario musi być po dziewiątej. To prawda, pracuję z domu. Chciałem mieć z głowy te wstępne rozmowy. Cieszę się, że mogę pomóc. Oglądałem Waszą dokumentację. Rich Towers zapowiada się obiecująco. Jesteśmy dumni z tego projektu. I nic dziwnego, stwierdził. Nie zabiorę Ci zbyt dużo czasu, Madoksie. Mogę tak się do Ciebie zwracać? Oczywiście odparłem. Jak mówiłem, udało mi się przejrzeć wasz projekt. Rozmawiałem już o tym z Bentleyem i Aidenem i mniej więcej wiem, na czym im zależy. Chcesz coś dodać? W tej chwili raczej nie. Poza tym, że to współpraca długofalowa i zależy nam na klasycznej, przyciągającej wzrok reklamie, która dopełni wizerunek marki. Wiesz, że na to stanowisko są jeszcze dwie potencjalne firmy, prawda? Nawet nie próbował ukryć chichotu. Wierz mi, jestem przekonany, że to nas wybierzecie. Spodobało mi się jego bezpośrednie podejście. Zależy nam na spotkaniu twarzą w twarz. Podaj dzień i godzinę, a się zjawimy. Pokonacie taki kawał drogi? Aiden wspominał, że wolicie osobiste spotkania, więc damy radę. Zerknąłem na swoje notatki. Firma stąd uparła się, że to my powinniśmy odwiedzić ich, żeby mieli przewagę, a druga zgodziła się przyjechać do nas, chociaż wyczuwałem z ich strony lekką powściągliwość. Macie już jakieś wstępne pomysły? Mam przygotowaną całą kampanię marketingową. Teraz dopiero zrobił na mnie wrażenie. A co, jeśli nam się nie spodoba? No, to zaczniemy od początku. Ale myślę, że będziecie zachwyceni. Projekt spełnia wszystkie wasze wymagania, jest klasyczny, prosty, ale konkretny. Dodatkowo jesteśmy gotowi wprowadzić wszelkie zmiany i poprawki, na jakich będzie wam zależeć. W The Gaving Group dbamy o to, by klient dostał to, co najlepsze, za każdym razem. Bawiła mnie jego bezpośredniość, ale również szanowałem takie podejście. Wyczułem, że on wcale się nie przechwala, po prostu stwierdza fakt. Przejrzałem wszystkie notatki, które poczynili Aiden i Bentley. Obejrzeli również inne kampanie marketingowe tej firmy oraz pozostałych. Sprawdziłem statystyki, które załatwił nam Reed i musiałem przyznać, że prezentowały się imponująco. W rankingu Aidena i Bentleya The Gaving Group zajmowała pierwsze miejsce. Podjąłem decyzję w oparciu o wszystkie fakty, które udało nam się zebrać, a także mój instynkt co do Richarda. Chyba możemy zaaranżować to spotkanie. Wspaniale odpowiedział. Każę mojej asystentce skontaktować się z Sandy. Znajdziemy dogodny termin, a potem ja i Graham do was przylecimy. Zamilkło na chwilę. Zabiorę również Rebekę. To ona będzie pracować z wami w Toronto jako nasza przedstawicielka. Osobiście ją przeszkoliłem i nie ma lepszej osoby do tego zlecenia. Spotkamy się z wami i wtedy wszystko uzgodnimy. W moim komputerze rozległ się dźwięk oznaczający nowe powiadomienie. Zerknąłem na ekran i uśmiechnąłem się, widząc Dee zaglądającą do kamery przy moich drzwiach. Otworzyłem jej, a następnie wróciłem do rozmowy. Brzmi nieźle. Będziemy w kontakcie. Miłego wieczoru, Maddox. Wzajemnie, Richardzie. Zakończyłem połączenie. Dopisałem do notatek steczki kilka swoich komentarzy. Będziemy musieli spotkać się ze wszystkimi trzema kandydatami, ale po rozmowie z każdym najbardziej spodobało mi się to, co zobaczyłem i usłyszałem od The Gaving Group. Dee zjawiła się w drzwiach mojego gabinetu. Wyglądała na zdezorientowaną. Tutaj jesteś, roześmiała się. Nie przywykłam do tego, że pukam i nikogo nie zastaję w mieszkaniu. Przepraszam, rozmawiałem przez telefon. Stuknąłem w ekran. Muszę przyznać, że uwielbiam tę funkcję. Przeszkadzam w czymś? Ani trochę. Machnąłem ręką. Muszę tylko dokończyć myśl. Weź sobie whisky, jeśli chcesz. Kiedy wreszcie zamknąłem teczkę i rzuciłem na nią okulary, przede mną pojawiła się szklanka z whisky. Stuknęliśmy się szkłem, a ja z przyjemnością upiłem łyk bursztynowego trunku. Przyjrzałem się Dee z nadbrzegu naczynia, prześlizgując wzrokiem po jej błyszczących włosach i luźnym stroju. Chyba poczuła dyskomfort, bo uniosła palec do ust. Podczas naszego pierwszego spotkania sam na sam w kawiarni odkryłem, że był to jej tik nerwowy. Za każdym razem, gdy się denerwowała lub martwiła, skubała skórki na kciuku. To było jej przyzwyczajenie, często nieświadome. Co się dzieje? Ściągnęła brwi i opuściła rękę. A czy muszę mieć jakiś powód, by do ciebie wpaść? Zachichotałem i lekko pokręciłem głową, chociaż w środku liczyłem, że jest jakaś przyczyna. Nie, po prostu się zastanawiałem. Cóż, jeśli mam być szczera, zmęczyło mnie robienie zakupów online i zapragnęłam towarzystwa. Poza tym chciałam sprawdzić, czy jesteś chętny na kolację jutro wieczorem. To mnie zdziwiło. Di nigdy nie zapraszała mnie do siebie. Kolację? Zaprosiłam Kami i Aidena. Jego ulubionym daniem jest smażony kurczak. Pomyślałam, że będziesz miał ochotę do nas dołączyć. Domowy obiad, przyjaciele i jej towarzystwo? Bardzo chętnie dziękuję. Z westchnięciem usiadła na krześle. To świetnie. Nie myślałem, że jesteś typem osoby, która robi zakupy online. Co? Roześmiała się. A niby jakim typem jestem? Takim, który lubi pomacać, odparłem natychmiast. Który lubi podotykać materiałów, sprawdzić fakturę rzeczy, którą chce kupić. Domyśliłem się tego, bo miałem tak samo. Uśmiechnęła się znacząco. Normalnie bym się z Tobą zgodziła, ale jeśli chodzi o tego typu zakupy, po prostu zależy mi na znalezieniu rzeczy w korzystnej dla mnie cenie. A co kupujesz? Biurko. Może też kilka regałów do pokoju, który miał należeć do Kami. Znalazłam już ładną rozkładaną sofę. W razie gdybym kiedyś miała kogoś przenocować, ale potrzebuję jeszcze kilku rzeczy. Postukałem palcem w szklankę. Dyni była wyjątkowo niezależna. Wiedziałem, że żyje skromnie i nigdy nie zgodziłaby się przyjąć ode mnie prezentu, ale chciałem jej jakoś pomóc. Jeśli mogłem coś zrobić, żeby poczuła się bardziej komfortowo w nowym mieszkaniu, to byłem na to gotowy. W biurze mamy cały pokój zastawiony zbędnymi biurkami i regałami. Mamy też krzesła i szafki, wszystko czego dusza zapragnie. Zajrzę tam i wyślę ci zdjęcia. Jeśli coś ci się spodoba, możesz to sobie wziąć. Poważnie? W zeszłym roku robiliśmy remont kilku gabinetów, więc teraz te wszystkie meble zajmują tylko przestrzeń, ale są w dobrym stanie. Dobrze pamiętam jeden taki zestaw i myślę, że ci się spodoba, zmarszczyła brwi. Jesteś pewien? Di w naszej firmie ciągle są jakieś przemeblowania. Najpewniej już nigdy nie użyjemy tych mebli. Czasami pozwalamy pracownikom przejrzeć te rzeczy, żeby się ich pozbyć. Liv co jakiś czas zabiera jakiś mebel do projektów, ale zazwyczaj przeznaczamy je na cele charytatywne. Wzruszyłem ramionami. Mimo to i tak jest tam pełno wszystkiego, a to oznacza, że czas się czegoś pozbyć. Liv? Olivia. Nasza projektantka. Zazwyczaj pracuje nad domami, które Bentley chce wyremontować. Ale zajmowała się również naszymi większymi inwestycjami. Projektuje wnętrze, a także zewnętrzny wygląd budynków. Jeśli projektuje jakieś biuro, czasami korzysta z naszych mebli, ale większość ma u siebie w magazynie. Jesteście bardzo obrotni, co nie? To prawda. Bentley zbudował wielkie imperium osiedla, lokale usługowe, domy, ośrodki wypoczynkowe, nieruchomości pod inwestycje. Mamy własnych architektów, wykonawców, inżynierów. Lista się nie kończy. I wszyscy kochacie to, co robicie. Tak. Wziąłem kolejny łykuński. Może wyślę ci kilka zdjęć. Jeśli coś ci się spodoba, każę to dostarczyć pod twoje drzwi. Uniosłem jedną brew. Bez opłaty. Wiesz, pokręciłem głową. Bez opłaty. Dobra, sapnęła. I tak byś to zrobił. Zadowolony z siebie pokiwałem głową, ale zauważyłem, że ona wciąż jest jakaś niespokojna. Denerwujesz się jutrzejszą kolacją? Wydajesz się jakaś. spięta. Spięta? Nie! wybuchnęła śmiechem. Ale to dziwne, nie sądzisz? Zapraszam moją siostrę i jej męża na kolację. Będzie moim gościem, i dopiero dzisiaj dotarło do mnie, że od teraz właśnie tak to będzie wyglądało. Ona już nie wróci do domu. Bo mieszka z nim, a nie ze mną. Będziemy się tylko odwiedzać. Będziemy jeść wspólnie kolację, a potem ona wróci do siebie. Jej głos wydał się dziwnie napięty. Myślałam, że jeśli też wpadniesz, to poczuję się trochę lepiej. Di, odezwałem się cicho, czekając, aż napotka moje spojrzenie. Rozumiem. Ja również chętnie przyjdę. Też lubię smażonego kurczaka. Zamrugała, a mnie poruszył widok jej zaszklonych oczu. Wiedziałem, że ta sytuacja jest dla niej trudna, ale stara się to ukryć. W czymś jeszcze mogę ci pomóc? Już nie, zapewniła. Wystarczy to, że mogłam do ciebie przyjść, oraz to, że zjawisz się na kolacji. Naprawdę. Wbiła wzrok w podłogę, ukrywając przede mną swoją minę. Upiłem łyk whisky i odstawiłem szklankę. Dirdre. Gwałtownie uniosła głowę i spojrzała mi w oczy. Chyba wiem, czego jeszcze potrzebujesz. Odepchnąłem krzesło i rozsunąłem uda. Chodź tutaj. Gdy wstała, bluza zsunęła się z jej ramienia. Kremowa skóra jaśniała w świetle lampy. Bez wahania podeszła do biurka i stanęła przede mną. Podobało mi się to. Otoczyłem ją ramionami i mocno przyciągnąłem do siebie. Di wsunęła palce w moje włosy, tuląc moją głowę do swojego brzucha. Przez chwilę cieszyłem się tym przyjemnym dotykiem, a następnie uniosłem jej bluzę, żeby zasypać napięty brzuch delikatnymi pocałunkami. Uśmiechnąłem się, kiedy zadrżała pod moimi ustami. Wstałem, żeby ściągnąć z niej ubranie i odrzucić je na bok. Złapałem za pełne piersi, które idealnie wypełniały moje dłonie. Pieściłem twarde sutki, aż jej oddech przyspieszył. Dzisiaj nie masz dla mnie ładnej koronki? Nie, wyszeptała, nie mogąc złapać oddechu. Myślę, że gdy tu przyszłaś, doskonale wiedziałaś, czego potrzebujesz. Spojrzała mi w oczy, w jej źrenicach płonęło pożądanie. Potrzebuję ciebie. Zatrzymałem się tuż przy jej ustach. A czego konkretnie ode mnie potrzebowałaś, Dirtre? Twojego fiuta. We mnie. W takim razie dostaniesz to. Zmiażdżyłem jej usta w pocałunku i wsunąłem język do środka. Dee złapała mnie za szyję, a ja dalej drażniłem jej sterczące sutki, które aż same napierały na moje dłonie. Całowałem ją gwałtownie, bo chciałem poczuć jej smak i język owijający się wokół mojego Ssałem, lizałem przygryzałem di wypięła klatkę piersiową w moją stronę mrucząc gardłowo odsunąłem się i odwróciłem ją zanim zdążyła zareagować przesunąłem palcami po jej ramionach położyłem jej ręce na moim biurku i oparłem jej tors na chłodnym szklanym blacie właśnie tak dirdre dzisiaj wezmę cię w ten sposób zadrżała szeroko rozkładając ramiona i unosząc tyłek Powoli ściągnąłem jej legginsy, uśmiechając się na widok koronkowych majtek. Czerwone, seksowne i zupełnie niepotrzebne. Zachaczyłem o nie palcami i szarpnąłem. Mam nadzieję, że się do nich nie przywiązałaś, jęknęła. Dopiero co je kupiłem. Dla mnie? Znowu pociągnąłem, czując, jak gumka zaczyna się pruć. Już znałem odpowiedź. Ona je kupowała, ja je rozdzierałem, a potem kupowała nowe. Dałem jej nawet kartę kredytową, żeby wybierała bieliznę specjalnie w tym celu. Lubiłem zdzierać ją z di. Czułem się wtedy jak w świąteczny poranek, nie mogąc się doczekać, aż rozpakuje prezent. I to ona była najlepszym prezentem z możliwych. Tak, westchnęła. Dla ciebie. Uśmiechnąłem się, słysząc dźwięk rwanego materiału, od którego już mi stanął. Przycisnąłem się do jej bioder z sykiem, a ona wypiała jędrny tyłek i otarła się o mnie. Splotłem nasze palce, wyciągnąłem jej ramiona nad głową i położyłem się, żeby przycisnąć ją do szkła. Złap się za brzeg, Dirdre, i nie puszczaj, nie ruszaj się, rozumiesz? W odpowiedzi jęknęła nisko, mocno zaciskając palce na biurku. Całowałem ją po szyi, przygryzałem miejsce, gdzie przechodziła w ramię. Zacisnąłem zęby tak mocno, by zostawić ślad na jej skórze, który tylko ona zobaczy. Wsunąłem ręce pod jej piersi, jednocześnie śledząc pocałunkami delikatne krzywizny jej kręgosłupa. Uszczypnąłem twarde brodawki, aż jęknęła. Kiedy się odchyliłem, przesunąłem dłonią po jej pośladku, a potem go ugryzłem. Di, drgnęła, uderzając dłonią o blat. O, — w skarbie, poruszyłaś się. Udałem rozczarowanie. Nachyliłem się, żeby złapać ją za rękę leżącą na biurku. Teraz będę musiał zacząć od początku. Droczyłem się z nią niespiesznie, chociaż wiedziałem, że już jest gotowa. Ja jednak nie byłem. Chciałem pobawić się nią nieco dłużej. Uwielbiałem patrzeć, jak reaguje na mój dotyk. Chciałem, żeby błagała. Kiedy ponownie wróciłem do pośladków i przygryzłem delikatną skórę, jej nogi zaczęły drżeć. Najwięcej uwagi poświęcałem jej piersią, bo wiedziałem, jak bardzo uwielbia, gdy pieszczę jej sutki. Zimna szyba zapewniała jej wrażliwej skórze dodatkowe doznania. Di jęknęła, ale nie ruszyła dłoni z blatu. Grzeczna dziewczynka. Pochwaliłem ją, wsuwając dłonie między jej nogi. Była zdecydowanie gotowa, mokra i rozgrzana. Musnąłem palcem jej łechtaczkę. Di, krzyknęła i rozłożyła szerzej nogi, błagając o mój dotyk. Muszę cię dzisiaj usłyszeć, Dirdre. Masz mi powiedzieć, czego chcesz. Pobaw się moją łechtaczką, Madoks. Proszę, palcami czy ustami. To i to. Musnąłem palcem szparkę, aż po napięte tylne wejście. A jeśli mam ochotę na coś innego? Wszystko, co zechcesz, Madoks. Proszę, potrzebuję cię. Potrzebujesz? Jej ciało znowu zadrżało od mojego dotyku. Kciukiem masowałem jej łechtaczkę, wsuwałem w nią dwa palce, pieściłem, nawet odnalazłem punkt G. Tak! Wydyszała, napierając na moją dłoń. Weź mnie, zerżnij, Madox, Wejdź we mnie, proszę. Wyciągnąłem z szuflady gumkę, bo moje pożądanie było już nie do wytrzymania. Złapałem Di za jedną nogę i oparłem ją na biurku, żeby zrobić dla siebie więcej miejsca. Następnie chwyciłem ją za biodra i wszedłem głęboko, doprowadzając nas obojga do krzyku. Zacząłem się poruszać, wykonując długie, głębokie pchnięcia, które przesuwały nią po blacie. Di musiała złapać się brzegu, a przy tym nie przestawała wypowiadać mojego imienia. Otoczyłem ją ręką w talii i podniosłem. Kołysała się razem ze mną, napotykała moje ruchy. Obróciła głowę i mocno złapała za moją szyję, żeby mnie pocałować. Nasze usta ocierały się o siebie, zęby dzwoniły, języki prowadziły namiętny taniec. Di wydawała niskie, błagalne pomruki. Więcej, Madox, chcę zapomnieć o wszystkim poza tobą. Złapałem ją mocno, podniosłem z biurka i usiadłem na swoim krześle. Zawyła, gdy zanurzyłem się w nią jeszcze głębiej, ale nie zamierzałem przestać. Pieprzyłem. Brałem ją. Wchodziłem w nią. Kiedy oparła głowę o moje ramię, pocałowałem ją tak żarliwie, jak ją rżnąłem. Di złapała się za oparcia krzesła, żeby móc się podnosić i opadać, dopasowując do moich ruchów. W pokoju dało się słyszeć jęki, dyszenie, dźwięk uderzających o siebie spoconych ciał i skrzypienie krzesła. Ale nie obchodziło mnie to, czy połamie się na kawałki, bo nie mogłem przestać. Wszystko stało się jakby wyraźniejsze. Skupiałem się tylko na niej, na nas. Di błagała o więcej, więc mocno przesunąłem palcem po jej nabrzmiałej łechtaczce. Dawałem jej to, czego chciała, bo sam tego potrzebowałem. Z krzykiem ekstazy na ustach doszła tak gwałtownie, że jej ciało zrobiło się sztywne. Mięśnie pochwy zacisnęły się na moim penisie, również doprowadzając mnie na szczyt. Zamarłem i skończyłem w niej przeklinając pod nosem. Chyba jeszcze nigdy nie przeżyłem takiej przyjemności. Po seksie powoli dochodziliśmy do siebie. Ona zwiotczała na moich kolanach i próbowała odzyskać oddech. Ponownie oparła głowę na moim ramieniu. Roztrzepane włosy przysłoniły jej oczy, więc przygładziłem kosmyki i ukryłem twarz w jej szyi, zaciągając się głęboko zapachem. Pachniała delikatnymi, cytrusowymi perfumami, seksem i mną. Podobało mi się to połączenie. Uniosłem głowę i pogłaskałem ją po policzku, dalej w niej tkwiąc. Otwórz oczy, Dirdre. Zamrugała i ze zmęczeniem przeniosła na mnie swoje zielone oczy. Wszystko w porządku, skarbie? Wow. Wydyszała. Było za ostro? Złapałem ją za rękę i pocałowałem delikatną skórę na nadgarstku. Czasami zapominałem, jaka była krucha i dawałem się ponieść chwili. Nie, zrobiłeś dokładnie to, czego potrzebowałam. Myślę, że oboje tego potrzebowaliśmy. Zawsze trzymasz gumki w szufladzie biurka? Uśmiechnąłem się łobuzersko i pocałowałem ją w czubek nosa. Wczoraj je tam włożyłem. Pewnie przeczuwałem, że mnie odwiedzisz, westchnęła cicho. Podoba mi się to, jaki jesteś władczy. Założyłem jej włosy za ucho. A mnie podoba się to, że pozwalasz mi nad sobą dominować. O dziwo nagle się we mnie wtuliła. Zazwyczaj posek się szybko znikała. Otoczyłem ją ramionami w pasie i przyciągnąłem do siebie, ciesząc się tą chwilą intymności. Wyczułem na swojej skórze jej ciepły oddech. Wyciągnąłem rękę, żeby zdjąć gumkę. Chyba, chyba właśnie tego od ciebie potrzebowałam, Madox. Czyli zazwyczaj to ja cały czas muszę mieć kontrolę. Wyznała, zadrżała, więc wziąłem bluzę, żeby ją okryć. Bałem się, że jeśli się ruszę, to ona przestanie mówić. Jednak kiedy jestem z tobą, ty przejmujesz dominację. Nie muszę myśleć. Skupiam się wyłącznie na odczuciach. Znowu westchnęła. A rzadko mam ku temu okazję. Lubię sprawiać ci przyjemność. Poruszyłem biodrami, bo poczułem, że znowu mi staje. Cieszy mnie, gdy tracisz przy mnie kontrolę. Ująłem jej podbródek i zbliżyłem nasze usta. I uwielbiam z tobą być. Ja z tobą też. Otarłem się o nią i jęknąłem. Jesteś obolała? Trochę. Uniosłem biodra, a Di wstrzymała oddech. Mogę być delikatny. Wsunąłem ręce między UDADI, żeby doprowadzić się na szczyt. Mogę to robić powoli. I z wyczuciem pocałowałem ją, zanurzając palec w jej wilgoci, a kciukiem masując łechtaczkę. Jeszcze jeden raz, dirtre, dla mnie, powoli, nakazała, tak, skarbie, obiecałem, sięgając po kolejną gumkę z szuflady. Powoli,